Na program zaprasza Gumie Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz jak witam serdecznie Państwa w kolejnym wakacyjnym odcinku magazynu Zakułka. Szanowni Państwo, z tego tytułu, że wakacje nie wszyscy odpoczywają. Otóż, nasz Sejm pod koniec lipca przegłosował taki zwany pakiet deregulacyjny dla kierowców. Za którym pójdą pewne zmiany, ale przede wszystkim i ułatwienia dla nas kierujących. I o tych właśnie ułatwieniach, które za jakiś czas wejdą w życie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, jedno z tych ułatwień, tak jak dwa lata temu nastąpiła rzecz, że możemy poruszać się pojazdem zarejestrowanym w Polsce bez dowodu rejestracyjnego oraz bez polisy OC, tak jedna z najbardziej odczuwalnych zmian, którą odczujemy za jakiś czas, to jest to, że nie będziemy musieli przy sobie posiadać dokumentu prawa jazdy. Dokument ten w formie wirtualnej, oczywiście będzie dostępny w aplikacji M-Obywatel, tak jak do tej pory jest wirtualny dowód osobisty, informacja o naszym pojeździe, tak dodatkowo do tego do tej aplikacji będzie dodawany dokument w postaci prawa jazdy w formie cyfrowej. Także kara przy kontroli w wysokości 50 zł przestaje być aktualna. Oczywiście. Sama jazda bez dokumentu uprawniającego do prowadzenia aktualnego danego pojazdu, oczywiście sama forma jak najbardziej jest wymagana. To, że ktoś bez uprawnień będzie się poruszał z pojazdem takim czy innym, oczywiście będzie surowo karane i jest rzeczą, powiem, oczywiście rzeczą niedopuszczalną. Tu oczywiście mogą pojawiać się pytania, w jaki sposób będzie zatrzymywane to wirtualne. Prawo jazdy. Otóż w sposób bardzo podobny, czy też wręcz identyczny, jak tyczy się dowodu rejestracyjnego pojazdu. Jeżeli nastąpią przesłanki ku temu, aby zatrzymać taki dokument, służby kontrolne odnotowują stosowny wpis w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, i na tą chwilę tracimy uprawnienia do kierowania pojazdów. Oczywiście odbiór. Odbiór, odzyskanie tych uprawnień, no to już kwestia, z jakiego powodu nam zatrzymano i całe te procedury z tym związane. Także to, to że fizycznie nie będziemy mieli przy sobie tego dokumentu, jest, będzie nam cyfrowo, że tak powiem, odebrane to uprawnienie. To, że będziemy mieli w ręku, w domu, ten dokument wcale nie będzie świadczył o tym, że mamy wciąż to prawo jazdy. Dodatkową korzyścią wynikając, wynikającą z tego, że ten nasz prawo jazdy zostanie przeniesione do aplikacji OM Obywatel, będzie możliwość sprawdzenia naszych punktów karnych na bieżąco, czy mamy, czy nie mamy, czy już się przedawniły. Do tej pory jeszcze to trzeba było się zgłaszać na komendę. I na, na swój wniosek policjanci, panowie policjanci e, takie informacji nam udzielali. Kolejna zmiana, szanowni państwo, która wejdzie w życie, jest to e, brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego w momencie kiedy zabraknie nam miejsca już na stempelki podczas kontroli corocznych pojazdu. Do tej pory, gdy skończyły się rubryki w dowodzie rejestracyjnym, należałoby taki dokument po prostu wymienić na nowy, co wiązało się oczywiście z wizytą w stosownym urzędzie i poniesieniem stosownych opłat. Dlatego to też zostanie te badania techniczne zostaną przeniesione. Też bardzo ważna zmiana, która nastąpi, szanowni Państwo, to jest to, że diagnosta będzie mógł że tak powiem, wirtualnie zwracać nam dowód rejestracyjny zatrzymany przez e, właściwy organ. No, na przykład, gdy podczas e, kontroli policja zabierze nam dowód rejestracyjny, zatrzyma, z powodu na przykład e, łysych opon, powiedzmy. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że jechaliśmy na, oczywiście po wymianie e, tych opon na, na już dobre, Uda, udawaliśmy się na stację kontroli pojazdów, tam gdzie badania techniczne wykonujemy co roku, Diagnosta stwierdzał, że już teraz jest wszystko ok. Wystawiał stosowny dokument i musieliśmy się udać do urzędu, który tak naprawdę zatrzymał nam ten dowód rejestracyjny czyli do urzędu, gdzie rejestrowaliśmy pojazd do Starosty, czy też do Urzędu Miasta. Po zmianie diagnosta na miejscu będzie w formie cyfrowej odblokowywał nam tak się wyrażę, odblokowywał, zwracał nam. Ten zatrzymany dowód rejestracyjny. Bardzo fajna zmiana, myślę, że jedna, jedna z istotniejszych, poza tym, że nie trzeba będzie wozić tego blankietu prawa jazdy ze sobą. Poza tym, też wiele, wiele innych tych zmian jest, łącznie z możliwością rejestracji aut przez dilera. Niekiedy kupujemy auto nie w tym mieście, nie w tym województwie. Dealer też będzie miał takie możliwości zarejestrowania w naszym imieniu e, auta. Bo do tej pory, gdyby, gdy, gdy jechaliśmy, nie wiem, kupowaliśmy nowe auto w salonie, powiedzmy w stoku, czy jeszcze dalej, musieliśmy z fakturą jechać do starosty, czy też do Urzędu Miasta, zarejestrować auto, ubezpieczyć, po czym dopiero pojechać po odbiór samochodu. W tej chwili. Po prostu pojedziemy po odbiór już zarejestrowanego w naszym imieniu auta. To w oczywiście już w, w, w dalekiej przyszłości. W dalekiej przyszłości również będzie e, możliwość pozostawienia tablic rejestracyjnych. Znikną naklejki kontrolne na szyby, znikną również karty pojazdu, za które też przecież, gdy nie ma pojazd e, tej karty, musimy zapłacić. Też nas to troszeczkę z kosztów zwolni. Ale to. W dalszym etapie, gdy przepisy będą stopniowo wprowadzane w życie. Szanowni Państwo, tych zmian jest jeszcze troszeczkę więcej, o których dzisiaj nie wspomniałem. Wszystko tak naprawdę czeka jeszcze tylko na podpis prezydenta, już jest po wszystkich głosowaniach w Sejmie, Senacie. Przepisy będą stopniowo wchodzić. Stopniowo będą wchodzić nie wszystkie naraz, także warto być na bieżąco ze zmianami, które będą następ następować cyklicznie. No wszystkie te zmiany, no wszystko ma ułatwić nam kierowcom życie, obsuwanie z urzędami, z, z, z samymi dokumentami. Też gorąco polecam, aby założyć sobie taką aplikację, profil zaufany założyć, następnie tą aplikację mobywatel, gdyż stopniowo wszystkie te dokumenty, nie wiadomo co w przyszłości jeszcze do tej aplikacji może trafić. Także to jest nasz cyfrowy dowód. Osobisty, rejestracyjny, prawo jazdy i inne rzeczy będą stopniowo tam dochodzić. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.